Bolesławieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego od początku swojego funkcjonowania w mieście budowało przede wszystkim nowe budynki mieszkalne. Pierwszym budynkiem, który TBS przejął do generalnego remontu na potrzeby mieszkaniowe, był tak zwany samotniak przy Żwirki i Wigury. Ten budynek, który niegdyś należał do Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, to druga taka inwestycja. Znajdujemy się przy ulicy Tysiąclecia 32A, w budynku, który został przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Bolesławcu przebudowany i wyremontowany, dzięki czemu uzyskaliśmy 12 mieszkań jedno-, dwu- i trzypokojowych. Koszt całej inwestycji to około 2 800 000 zł, ponad 660 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Tym razem mieszkania wykończone w wysokim standardzie zostały wykonane w historycznym budynku. Wykorzystano w nim całą powierzchnię, adaptując każdy metr kwadratowy do celów mieszkaniowych. A jego historia jest faktycznie imponująca. Ponad 150 lat temu zapadła decyzja o tym, że właśnie w Bolesławcu powstanie największa lecznica dla obłąkanych w prowincji śląskiej i my znajdujemy się w jednym z tych obiektów, które przez wiele lat służyły szpitalowi po wojnie. To był szpital wojewódzki dla psychicznie i nerwowo chorych. Po zmianach ustrojowych my konsekwentnie przejmowaliśmy zasoby mieszkaniowe, które wcześniej podlegały szpitalowi wojewódzkiemu. To było dużo mieszkań, prawie 200 mieszkań, z których większość tych budynków była w fatalnym stanie, bo przecież szpital nie jest od tego, żeby zajmować się mieszkaniami. Miasto przejęło też wcześniej sąsiedni budynek, który już od lat służy różnym miejscowym stowarzyszeniom, a w tym PCK, które prowadzi tam schronisko dla bezdomnych i warsztatom terapii zajęciowej. Najemcami tych mieszkań będą osoby, które złożyły u nas podania o mieszkania. Komisja kwalifikacyjna przyznała właśnie tym 12 rodzinom mieszkania, które będą Państwo mogli od dzisiaj zasiedlać. Po przejęciu tych budynków od szpitala wojewódzkiego, bolesławieccy samorządowcy rozważali różne plany ich wykorzystania. Doszliśmy do wniosku, że też potrzeba jest budowy mieszkań pod wynajem, dla których właścicielem będzie gmina miejska poprzez swoją spółkę, jaką jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego. I dzisiaj świętujemy taki sukces spółki, bo rzeczywiście w tak starym budynku, który nie daje zbyt wielu możliwości dowolnej adaptacji, projektowania, zobaczyliśmy dzisiaj 12 pięknych mieszkań i co mnie najbardziej cieszy, 12 rodzin, które po obejrzeniu stwierdziły, że rzeczywiście standard odpowiada im marzeniom i te 12 rodzin będzie tu sobie organizować życie, wśród nich sporo dzieci. Atutem tego budynku jest m.in. jego położenie. Wokół jest dużo zieleni, a nieopodal są wszystkie potrzebne mieszkańcom obiekty, tak jak szkoła, przedszkole, sklepy, kościół czy przystanek autobusowy. Łatwo też stąd wyjechać za miasto albo dojechać do centrum. Z uwagi na to, że przebudowywaliśmy budynek zabytkowy, nie można było dokonać wielu zmian, szczególnie zmian o charakterze konstrukcyjnym. Przez to, czy też dzięki temu, projektanci zaprojektowali 12 zupełnie różnych od siebie mieszkań. Nie ma dwóch jednakowych mieszkań w tym budynku. Każde mieszkanie czymś od siebie się różni. Są tu mieszkania z tradycyjnym przedpokojem i takie, w których wchodzi się bezpośrednio do salonu. Są takie z balkonem i z przestronnymi oknami. Jest nawet mieszkanie dwupoziomowe, bo z poziomu całego mieszkania schodzi się do łazienki i pomieszczenia gospodarczego.